Wade! So, it looks like we're ready to go with everything. Floyd don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Nie chciałem się tam z wami witać w tym momencie, kiedy on coś mówił, bo... Mówię, żebyśmy się najpierw dowiedzieli co, jak i gdzie. Idziemy teraz, w ogóle jesteśmy, gdzie powinniśmy się udać. Jesteśmy na zadupiu, a powinniśmy się udać na jeszcze większe zadupie. Tu mamy kryjówkę, skok tutaj jest, a tutaj jest co? Federal Investigation Bureau, ta? No może najpierw wejdźmy na napad? Kurde, znowu taki kawał jechać. Ile mamy? Znowu 7 km. Fuck, jeszcze nie w tą stronę. Dobra. Biorę tamtego, bo jest szybszy. Pomimo, że nie wygląda. A, to zapierdziela. Oho. Tak, tak. To tym się będzie dobrze jeździło. Chyba. Ej, tu nie mam radia? Mam. Dup. Miałem zrobić tak i nasze space. Może poleci jakaś zajebista nuta. Słyszałem w ogóle, że mają wprowadzić mod tutaj do tego GTA, w którym będziemy mogli po Vice City sobie pojeździć. Podobno sam Rockstar się nawet z tego cieszy, że będzie taki mod wprowadzony, więc czemu nie? Może będziemy mogli normalnie, legalnie spróbować sobie tego moda, bo ogólnie rzecz biorąc Rockstar no nie pochwala tego, że są niektóre mody. Za niektóre mody nawet z tego co słyszałem to banują. No nie wiem dokładnie za które to tam było, ale na przykład, chyba za to, żeby nie było wody w morzu czy coś takiego. Żeby w ogóle nie było żadnej wody w GTA. Z tego co pamiętam właśnie za to nawet bany lecą. I na online i na normalne GTA, więc... Ale z drugiej strony no ludzie kupują GTA na komputer właśnie po to, że są mody, nie? Więc nie wiem dlaczego... Rockstar odbiera nam możliwość zabawy, no jakby nie patrzeć, wydaliśmy na to pieniądze, kopia gry powinna być nasza. Przecież nic złego nie robimy, no ale... No... Nic się na to niestety nie poradzi, no. Tak sobie Rockstar wymyślił, to tak ma. Jestem ciekaw ile już graczy tak ogólnie rzecz biorąc zostało zbanowanych. Wyobraźcie sobie, że tak jak na przykład ja kupiłem sobie przedpremierowo za 60 euro, no tam miałem te dwa aslimowy wtedy w CS-ie wygrane. Sprzedałem je, dostałem 120, za 60 kupiłem GTA i zaraz za resztę kupiłem skrzynki. Nie wygrałem w tych skrzynkach już potem nic, ale nieważne. Wyobraźcie sobie, że kupicie tak jak ja za 6 dych sobie GTA i nagle dup, dostajecie bana, bo ściągnęliście sobie moda. No, tam nigdzie przecież nie pisze, że zamodowanie lecą bany, no ale w każdym razie dostajecie bana. Ja bym się chyba wkurwił. Uch, i to nie miłosiernie. Ups. Dziwnie trochę taką furą podjechać do miasta, no ale udało się, no to jedziemy. No, w prawdziwym życiu też bym za takim bugiem pojeździł, szczerze powiedziawszy. Fajna sprawa. To często ma tylko do przodu i do tyłu biegi, a znowu taki automat, a to tak zapierdziela. Tu jest coś czerwonego. To był chyba Mercedes w ogóle. MG. Dobra muza gra nam w tle. A, spuścimy. Nie, tylko nie strzelaj. Tylko nie strzelaj. Ała, ała, muszę się podlepać, oko swędzi, ała. Gorsze jest to, jak chcecie na przykład coś zrobić i nagle zaczyna was coś swędzić. Mnie to tak irytuje zawsze. Takie tam opowieści z życia fabcia, nie? I jolo. Ładnie się skręciło. Nie wiem, czy ja tutaj mogę zaparkować w ogóle. Mówili, że ukradli mi, znaczy, że ten samochód za dolną opłatą będę mógł gdzieś tam odebrać, a samochód mi pod domem stoi. Co oni mi ciućki robią. Musiałem w ogóle Trevora przebrać. Trevor wygląda okropnie. Ja bym chciał zobaczyć eleganckiego Trevora. Jaki tu syf w ogóle. Hello, Trevor. I missed you. Hello, Wade. I missed you too. Hello, Trevor. Oh, there. Hey, Hotlips, where you been hiding? No, nowhere. I got a knot the size of a baseball in here, all right? Needs a little loosening up, all right? Oh. Massage me, motherfucker. Good. Trevor's hard at work, huh? Where's the surrogate child? Who? The boy! And the stars in his eyes. Not like that. What's not like that? Oh, hey there. You and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Excellent! You wanna go? No, good though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I'm... What are you talking about? Michael, all right? You owe me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out and we get 20%. Well, unless, of course, you go states again and have me arrested. Hey, wasn't like that. Better not have been. I mean, like, you give a fuck. See, I give a fuck, Michael. It's a position, a fucking viewpoint, all right? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies, that's what we got. Other people, they have other worlds, but for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know, a carrion-eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now, Floyd's not the... Fuck, get out of here, all right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether Security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up, a guarantee, no problems, no major heat. Let's get going, all right? Slightly past dead vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. I co, znowu będę musiał taki kawał jechać? Czy oszczędzą mi tego? Jakie mają kostiumy. Sandy Shores airfield, if you please. Lotnisko. Znajdź 4-osobowy samochód. Noż kurwa. Czyli znowu muszę coś podpierdolić. Jest coś tu gdzieś zaparkowane? Nie. Czy oni w ogóle za mną idą? Idą. Tu jest 4-osobowy? Nie, 2. Dwu. Fuck my life, jeszcze mnie stopa zaswędziała. No. Potrzebuję samochodu. Znaczy do tego jeepa mi się wydaje, że oni mogliby wsiąść, ale... Ale wolę nie ryzykować. Tam są jakieś samochody. Jak on w ogóle śmiesznie biegnie. No i znowu jedzie 2-osobówka. Nie trąb pojebie i idę na glebie. O. 4-osobowe. Dawaj. Range Rover jak chuj. Po lampach widzę. Nie no, nie wiem. Jedź na past... Kurwa, 7 km. Are you fucking kidding me? What's with this guy? Man, I didn't realize we just going all the way out there either. I've been told your generation are work shy, repeatedly. But this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like, huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle-class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we gotta make the trip. TP Inc.? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated? If it's TP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me. Nice. Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still. Trevor, it's a business, Michael, an honest American business, and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to, we're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. Lost MC, LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The Lost Motorcycle Club. Yeah. No właśnie. Kto robił tam rozrybę, jak nie my. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you. No, może dobrze, nie ma dużo takich Trevorów. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude, we helping you out. But if you think you'd be better off on your own... No, 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 hey, look, hey, God, I'll just calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, all right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine that... Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good. Hey, what's the next part of the plane? There's an army chopper at the airfield. You're both getting into it. Michael's flying. He's gonna take off, pick up the submarine with me in it, and flying out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's been testing. We'll get it, surface, you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter. How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxed. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious... Oby to było coś warte w ogóle. Oh. There's easier ways. And this sounds extreme, T, even for you. Can't we rethink? How deep are you into it? How deep? I've got a sub. Oh, jest wszystko. Here's the sub. Floyd, wait in the hangar. This is our chopper, I guess. Cargo Boba. Imagine what this would be like if you hadn't taken those flying lessons. We are hooked up. You gotta drop me a couple clicks out to sea from Polito Cove. Dobra, lecimy w takim razie. Teren testów. A co ja takiego zrobiłem niby? Nieźle. No to też fakt. right? They got out clean. I mean, there were some problems, but they kept their head, right? Yeah, pulled it off. All right. All right. It was us. Of course it was us. Dobra, to będzie gdzieś tu. Dobra, gdzieś tutaj mam go zwolnić. A i co, i wchodzimy w Trevora. Uruchom aplikację Traktify, aby namierzyć urządzenie. Cel znaleziony. Dobra. To jest gdzieś tu. Dobra aplikacja w ogóle. Ciekawe. No. Zbliżam się chociaż w ogóle do tego? A ja nic nie widzę. Okej. Czy mam jeszcze niżej wpłynąć? Chyba się zbliżam. O. To jest gdzieś tu. No to? Co to jest? Nie to, to. Ten przycisk miałem naciść. No i to jest chyba to. Udaj się po urządzenia. No. Ciekawe co to jest. Dobra, wynurz się na powierzchnię. W takim razie płyniemy. Pewnie jakaś pompa do wody albo co? Pewnie nie. Przełącz się na Michaela. Czemu nie? O. Dobra. Jezu, jak on szybko leciał. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Patrzcie. Nie. Myślałem, że tak wiecie, szybko się to uda zrobić. No czemu nie mogę go teraz podnieść? Dobra, no lecę. Co, już nas ktoś ściga? Co będę strzelał? Chroń towaru przed atakiem żołnierzy. Okej, tu się mogę bawić. Dobra. Chciałbym pilota ściągnąć. Nie udało się, to ja bym chciał. No. O, właśnie tak sobie chciałem zrobić. O cholera. Szybka zmiana pozycji co chwilę. Następnie. My się też kopcimy. Łupnie. Jebnął. Przełącz się na Michaela. Dobra. Leć na pas startowy. Ale my się kopcimy. No, strasznie się kopcimy. Czy ja bym teraz Trevora gdzieś spuścił? Pewnie by było misja nieudana. Albo tak mocniej nim przyhaczył. A też dziwne, że co, miał jakąś zwykłą aplikację w telefonie i po prostu znalazł ten przedmiot, nie? To dopiero faza. Ja myślałem, że tam będzie jakaś broń albo coś, a on pewnie jakąś głupią pompkę znalazł i... chuja z tego będziemy mieli, nie? Tu fajnie ta woda wygląda. Tak z góry. Tak rzeczywiście realistycznie to dosyć wygląda. Te gry to się robią teraz naprawdę. Technika, masakra. Jeszcze tylko, żeby komputery wytrzymywały to wszystko. W ogóle byłoby zajebiście. Albo żeby były chociażby pieniądze na te komputery, żeby co chwilę nowy sprzęt kupować. O. Gdzie mam to odłożyć? Zejdź niżej na pas startowy. Przejdź nisko nad pasem startowym i zwolnij batyskaw. Co ty do mnie mówisz? Gdzie ja to mam zwolnić niby? Przejdź nisko nad pasem startowym i zwolnij batyskaw. Trochę się przewrócił chłopak. Trevor wyszedł. I thought you said you spoke to him. Yeah, I did. Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. Well, we could put it back and drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. You owe me. Wait, get in that chopper. Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay. All right. And on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey, we need a score. Remember. Man, I thought I was done not getting paid for these. O Boże, to auto. Me too. Czyli nic z tego nie mamy, tak naprawdę. Zajebiście. Ale zajebał. Jeb, jeb. Podwodnik. Udało ci się wygrać najemnikom eksperymentalną broń i ją oddać. A nie no, w porządku. Zdarza się. Co za głupek. Dobra kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie czegoś po sobie zostawić. Ja sobie tutaj już skończę. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia i cześć. O nie, nie zapomnijcie zostawić jakieś łapki dla smutnego Trevora.